Zamykam oczy. Wyobrażam sobie te rysy, zacięcia, kominki i przewieszki, które są przede mną. Pod palcami czuję dotyk szorstkiej skały. Wiatr duje prosto w twarz. Po takiej psychoterapii jestem pełna siły, która nie pozwala poddać się w walce. Anka urodziła się 12 października 1978 roku. Urodziła się w ogóle jako wcześniak. Czasy były jakie były. Trzeba było wrócić do pracy, więc troszkę pomagała nam babcia. Jedna, druga. I tak potem było drugie dziecko, była siostra Maryśka. Także już były, jak dziewczynki podrosły, no to już było bardzo fajnie, bo mówię, bawiły się razem rozrabiały. No a później czas szkoły, a im mówię, Anka starsza i Maryśka, to one już razem robiły sobie tam różne wypady w góry. Najpierw tu gdzieś blisko, dolinki, a potem coraz wyżej. A potem już były takie akcje, o których nawet mama nie wiedziała, bo bały się przyznać, żeby im nie bronić. Ale mówię, to od wczesnych lat właśnie takich już ta pasja do gór gdzieś się w niej rozwijała. Zresztą była strasznie mocna, taki miała mocny organizm, mówię, bo nie jeden by chyba tego nie wytrzymał, takiego tempa życia, jakie prowadziła. A po szkole średniej poszła na studia zaoczne, no ale jednocześnie już, mówię, zaczęła w tym kierunku, szukała pracy też, więc pracowała w biurze turystycznym u pana Gajewskiego i Zosi Bachledy, a potem później wyjechała do Francji, tam przebywała ponad 2 miesiące i po powrocie już myślała o tym, żeby zrobić coś swojego. I zaczęło się jej tam jakoś tak układać z Gosią Suską, otworzyły biuro swoje. No i w tym biurze pracowała chwilę, robiła kurs przewodnicki, którego zresztą no, już nie zdała egzaminu. To była niedziela. Anka w sobotę wróciła z takiej dość ostrej wspinaczki na Słowacji. Była mocno zmęczona, ale mówię, że ty masz iść na wystawę z psem, bo to pies jest twój. Ona rano wstała i mówi mi tak, że mama, jest taka piękna pogoda, ja bym poszła z koleżanką gdzieś na wspinanie. Mówię, nie, jakoś tak wtedy uparta byłam i mówię, nie, ty masz z psem iść na wystawę. Ale już wtedy ją mocno bolała głowa. Pojechaliśmy na tą wystawę, już były przygotowania do tego, żeby wejść tam do boksu, gdzie psy wtedy miały być poddane ocenie. I w tym momencie Anka mówi, mamo, coś dzieje mi się z oczami i drętwieją mi ręce. Parę dni trwało, zanim odzyskałam świadomość. Nie wiedziałam ani gdzie jestem, ani co jest do cholery, że się nie mogę ruszyć. Moja siostra, która pojawiła się nie wiadomo skąd, powiedziała: cześć Anka, poznajesz? Jesteś w szpitalu w Krakowie. Nie wiedzą, co ci jest, ale się dowiedzą i wyjdziesz stąd. Diagnoza, którą postawili lekarze, była dla nas szokiem.
Myśmy nigdy, w najczarniejszym scenariuszu, nigdy sobie nie wyobrażam, żeby Anka, mając 25 lat, mogła zachorować na taką poważną chorobę, bo mówię, to był żywioł dziewczyna, pełna energii i wysportowana, więc mówię, no udary, to się kojarzą się właściwie z ludźmi starszymi, z ludźmi, także to było dla nas nie do przeżycia wtedy. Przyjechałem do chałupy i siedziałem sobie pod lipą, patrzyłem na gołębie i telefon. Dzwoniła Marysia, że Anka szpitalnie wjechała tutaj. To ta weszła doktorka wtedy i mówiła razu, że dalej, dobra, zwiotczona i uśpiona. No i tyle. Tyle Anka idzie. Wierzymy w to, że może nastąpić cud. Trzeba o ten cud prosić i myślę, że może kiedyś taki cud nastąpić, że Anka może wrócić do zdrowia, ale to jest niezależne od nas. Ktoś o tym gdzieś w górze decyduje i jeżeli jest taka wola boska, żeby wyzdrowiała, to wyzdrowieje. A jeżeli Pan Bóg uzna, że ta choroba ma w czymś pomóc, jej, czy jeszcze komukolwiek, to z tym się musimy pogodzić. Prawie cały wolny czas spędzałam w górach z kumpelą. Wspinałam się. Pamiętam poczucie dumy, jakie mnie rozpierało za każdym razem, gdy pokonywałam drogę wymagającą maksymalnego skupienia i użycia całej mojej siły. Nie były to jakieś super wyczyny. Pokonywanie samej siebie, piękno drogi i bycie w górach wystarczały, żebym czuła się szczęśliwa. Teraz, kiedy napisanie kilku linijek dziennie jest nie lada wyzwaniem, brzmi to jak sen. W domu jestem parę miesięcy w roku. Resztę czasu spędzam w ośrodkach rehabilitacyjnych. Wspinanie pokazało mi, że motywacja i odpowiedni trening to 80% sukcesu. Wykorzystałam to w chorobie i najchętniej cały czas spędzałabym na sali rehabilitacyjnej. Teraz pojęłam, jak ważne są dla mnie takie małe i niewiele znaczące rzeczy, jak uśmiech czy dobre słowo. Dostrzegam rzeczy, na które bym nie zwróciła uwagi. Cieszę się z drobnostek. Wierzę w to, że on był ze mną od samego początku choroby. Tylko tego nie zauważałam. Bo dzięki niemu wychodziłam z sytuacji na pierwszy rzut oka, skomplikowanych i bez wyjścia. Spotkało mnie tyle dobra. Poznałam masę cudownych ludzi, którzy pokazali, jak wartościowy jest człowiek. Wierzę w to, że to jeszcze nie koniec. I że będzie jeszcze mnóstwo cudownych chwil w moim życiu. Chcę się tylko nauczyć pełnego zaufania. On nie da mi zginąć.